Witam Państwa na konferencji prasowej poświęconej standardom przestrzegania praworządności przez służby porządkowe i policyjne w Europie, perspektywa legislacyjna i praktyki działania organów. W konferencji biorą udział wicemarszałkini Senatu RP Gabriela Morawska-Stanecka, przewodniczący Komisji Ustawodawczej senator Krzysztof Kwiatkowski, zastępczyni przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji senator Ewa Matecka oraz zastępczyni przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej senator Magdalena Kochan. Konferencja odbywa się po spotkaniu wicemarszałkini Senatu wraz z delegacją senatorów z belgijską delegacją Stałego Komitetu Monitorującego Policji. Oddaję głos pani wicemarszałkini Senatu. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy właśnie po bardzo interesującym spotkaniu z przedstawicielami belgijskiego komitetu PI, który jest stałym komitetem nadzorującym działanie policji. I przedstawiciele komisji przedstawili nam zasady działania, powoływania tego komitetu, przedstawili nam uwarunkowania faktyczne, które w Belgii akurat doprowadziły do tego, że parlament dostrzegł potrzebę powstania takiego zupełnie niezależnego organu nadzoru nad działaniami policji, który jest powoływany przez parlament na okres 6 lat, jest zupełnie niezależny, składa się z 6 osób, niemniej jednak jest, można powiedzieć, oprzyrządowany w ten sposób, że istnieje personel pomocniczy, który prowadzi śledztwa w różnych kwestiach, zarówno w wymiarze administracyjno-prawnego nadzoru nad policją, która ma obowiązek temu komitetowi składać sprawozdania, jak również pion śledczy, który zajmuje się nadużyciami, przestępstwami popełnianymi też w trakcie pracy policji, jak również postępowaniami dyscyplinarnymi wobec policjantów. To jest niezwykle istotne, szczególnie obecnie w Polsce, kiedy my wiemy, że policja i służby specjalne od 2016 roku uzyskały znacznie szersze uprawnienia niż powinny mieć, wbrew orzeczeniom Trybunału Konstytucyjnego. Kiedy kolejnym służbom wciąż przyznaje się uprawnienia do stosowania kontroli operacyjnej, kiedy żyjemy cały czas w cieniu inwigilacji Pegasusem, kiedy nasz parlament, nasz Sejm nie chciał się tą sprawą zająć i nie chciał powołać komisji śledczej, która by te sprawy nielegalnej inwigilacji, między innymi opozycji, badała. To tylko warto dodać, że Senacka Komisja do Spraw Badania Nielegalnej Inwigilacji cały czas pracuje i na pewno zakończy swoją pracę stosownym raportem, który będzie uwzględniał również takie zagadnienia jak przyszłości, nadzór nad funkcjonowaniem zarówno policji, jak i służb specjalnych i uregulowanie zgodne z prawem i zgodne z konstytucją tych zasad działalności. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu przewodniczącego Krzysztofa Kwiatkowskiego. Szanowni Państwo, możecie sobie zadać pytanie, skąd nagle taka potrzeba, inicjatywa ze strony Senatu, żeby spotykać się z przedstawicielami stałych komisji, które w innych państwach europejskich, w tym wypadku konkretnie Belgii, zajmują się nadzorowaniem nad prawidłowością wykorzystywania podsłuchów, technik operacyjnych przez policję i inne służby specjalne. Dlatego, że wiemy, że z tą praktyką w Polsce jest źle. Ujawniliśmy w Polsce nielegalne wykorzystywanie przez służby specjalne systemu Pegasus. Zakup tego systemu ujawniałem jeszcze jako prezes Najwyższej Izby Kontroli. Dzisiaj szczegóły tych nielegalnych operacji ujawniają członkowie Senackiej Komisji do Spraw Nielegalnej Inwigilacji. Niestety ostatnie 8 lat to dramatyczny regres w realizacji standardu ochrony praw człowieka przez służby specjalne i policję w Polsce. Te działania, które były podejmowane jeszcze przed rokiem 2015, jeszcze jako minister sprawiedliwości i prokurator generalny wprowadziłem zmiany legislacyjne, które wprowadziły obowiązek
publicznej informacji kierowanej dla obywateli, dla parlamentarzystów o tym, ile technik operacyjnych, ile podsłuchów jest w ciągu roku wykorzystywanych przez policję i służby specjalne. I niestety to była ostatnia zmiana, która ten standard podnosiła na wyższy poziom. Wszystkie te prace zostały zablokowane, zamrożone, zatrzymane po wygranych wyborach przez Prawo i Sprawiedliwość. Dzisiaj mamy do czynienia z kompletnie inną praktyką działania tych organów. I my musimy już dzisiaj się zastanawiać, co zrobić po wygranych, w co wierzymy, w wyborach przez demokratyczną opozycję, żeby służby państwowe, policja, prokuratura nie inwigilowała nielegalnie obywateli. I stąd to dzisiejsze spotkanie, które nas przygotowuje do tych prac, które będziemy prowadzić, te zmian legislacyjnych po wyborach parlamentarnych. Mam nadzieję, że wygranych przez te siły, które szanują prawa człowieka. Dziękuję. Proszę teraz o zabranie głosu wiceprzewodniczącą Ewę Matecką. Szanowni Państwo, dzisiaj na spotkaniu z delegacją belgijską mieliśmy znakomitą okazję zapoznać się z niezwykle dobrze funkcjonującym i komplementarnym modelem nadzoru nad pracą policji belgijskiej. I w obliczu permanentnie obniżających się standardów koordynowania, nadzoru i kontroli nad pracami, działalnością służb specjalnych w Polsce i policji, wydaje się, że ten model funkcjonujący w Belgii jest godny zauważenia i być może godny implementacji do polskiego systemu prawnego. Poznaliśmy bardzo szczegółowo funkcjonowanie Komitetu PI, który sprawdza się w praktyce i który bardzo dobrze pracuje i potrafi przeprowadzać bardzo celnie różnego rodzaju dochodzenia, w ten sposób eliminując z pracy policji i służb specjalnych wiele porażek dochodzeniowych między innymi. Dużo by o tym mówić, ale rzeczywiście ten model wydaje się być modelem godnym zauważenia i wprowadzenia do polskiego systemu prawnego. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu wiceprzewodniczącą Magdalenę Kochan. Proszę Państwa, dzisiejsze życie, a to wojna na Ukrainie, a to dopiero co mijający okres pandemii, a to terroryzm, którym przecież żyjemy, niesie za sobą konieczność nadzoru nie tylko nad tymi, którzy nad naszym bezpieczeństwem czuwają, ale nas, obywateli rezygnujących z części swoich praw na rzecz bezpieczeństwa i przekonania, że ci, którzy strzegą naszego bezpieczeństwa, nie łamią naszych praw. Mówiąc krótko, cywilny nadzór nad służbami, nad policją, nad procedurami, które jeśli są złe, trzeba je poprawić, był przedmiotem dzisiejszego naszego spotkania. I ja rzeczywiście z szacunkiem patrzyłam na dokonania belgijskich prawodawców i belgijskiej policji, która ma swoje korzenie jeszcze w latach 70., a która przynosi takie skutki, że pracownicy administracji państwowej, bo taki status mają członkowie Komisji Nadzorującej Sprawy Dokładnego i Porządnego Prowadzenia Śledztw przez Policję i niełamania przez nich praw obywatelskich, że pracownicy z tym statusem potrafią dbać o prawa obywatelskie Belgów. Jestem przekonana, że my także potrafimy. Jest i zmierza ku końcowi praca senackiej komisji, w skrócie ją nazywamy Pegasusową. Myślę, że wiele rozwiązań proponowanych i czy już wdrożonych w Belgii może być przysposobionych do naszego porządku prawnego. Czy wszystkie? Nie wiem, ale część z nich na pewno. To było bardzo pożyteczne spotkanie. Dziękuję. Czy mają Państwo jakieś pytania? Jeśli nie, to dziękuję bardzo za udział w konferencji. Dziękujemy.